W zadaniu trzecim mamy podać najmniejszą liczbę całkowitą, która będzie większa od tej liczby. No, czyli najpierw to sobie policzmy. Wiemy, że pi jest równe w przybliżeniu 3,14, czyli w to miejsce sobie podstawmy tą liczbę, czyli mamy tak 6 odjąć, między dwójką a pi mamy mnożenie, czyli 2 razy 3,14, czyli mamy tak 6 odjąć 6,28, czyli otrzymamy minus 28. I chcemy podać liczbę całkowitą, jak najmniejszą, która jednak będzie większa od tej wartości. Czyli tak, narysujmy może sobie to na osi liczbowej. Zaznaczmy to minus 0,28 i chcemy mieć liczbę większą. Czyli tu mamy liczby większe, czyli na przykład tutaj pojawi się 0, bo nas interesują liczby całkowite. Czyli mamy tak 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, a my tu chcemy podać najmniejszą z tych liczb całkowitych, no to najmniejszą z tych liczb całkowitych będzie 0. Czyli patrzymy, poprawna jest odpowiedź B.